Radio Gol. Radiogol.pl. Koszykówka to nie jest sport dla mięczaków. W magazynie Pick and Roll omawiamy wszystkie jej elementy. Bartłomiej Misztal zaprasza w każdą sobotę na godzinę 12. Radiogol.pl. W drodze po emocje. Cel. Walka. Zwycięstwo. Nadchodzi czas wielkiej rywalizacji. Najwięksi sportowcy narciarstwa klasycznego ponownie staną do walki o medale. Tym razem to austriackie Seefeld będzie gospodarzem najważniejszej imprezy sezonu. Mistrzostw świata. Nasi skoczkowie będą bronili tytułu mistrzów świata w drużynie z Lahti, a apetyty na medale w konkursach indywidualnych mają Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Po raz pierwszy w historii nasza reprezentacja wystawi skład podczas konkursu drużyn mieszanych. Wszystkie konkursy skoków oraz biegów narciarskich, a także codzienne raporty prosto z Seefeld. Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym Seefeld 2019 od 20 lutego do 3 marca na antenach Radia Gol. Radio Gol. W drodze po emocje. Radiogol.pl. W drodze po emocje. Myślę, że tak dobrego zakończenia tygodnia to się nikt nie spodziewał. Wcześniej mieliśmy weekend gwiazd, a teraz jesteśmy naprawdę bardzo blisko awansu do Mistrzostw Świata w koszykówce. Mówię bardzo blisko, ponieważ nadal musimy czekać na wynik meczu Włochy kontra Węgry. Bartłomiej Misztal, zapraszam wszystkich na najnowsze wydanie podcastu Pick and Roll. Mówię, że musimy czekać, ponieważ ten podcast jest nagrywany jeszcze w trakcie tego spotkania. A moim gościem jest Adam Fabisiewicz. Cześć Adam, ale jestem radosny dzisiaj. No nie dziwię się, bo ja już też bym podskoczył do góry, ale tym oczekiwaniem na wynik meczu Włochy-Węgry troszeczkę mnie stonowałeś, chociaż ja przyznam i szczerze jestem pewien, że awansujemy na ten mundial po 52 latach. Wow. Zgadza się. To jest niesamowity wyczyn. Bardzo się cieszę z tego meczu, z tego zwycięstwa. Mecz może nie porywający, ale było dużo walki i co najważniejsze, zwycięstwo. Noc za styl się nie stawia, chociaż my pewnie będziemy chcieli ten mecz później troszeczkę sobie bliżej omówić. Niemniej jednak tylko się cieszyć, bo to był faktycznie pięknie zwieńczony tydzień koszykarski. Zgadza się. To zanim jeszcze przejdziemy do spraw reprezentacji i do weekendu gwiazd, zapytam się ciebie o jedną rzecz. Czy miałeś taką parę butów, która ci się bardzo szybko zużyła bądź zniszczyła? No nie, ale też nie ważyłem tyle co Zion Williamson, bo pewnie do tego pijesz. Dokładnie. Cóż, rzeczywiście to dosyć dziwna sytuacja z tymi butami. No to się zdarza, to nie jest pierwszy przypadek, kiedy graczom na parkietach NBA pękają buty. Szakowi też pękały. Szak nie tylko tablicę łamał, ale też buty sobie rozdzierał. Chociaż w taki sposób akurat jak pękł ten but Zionowi, to ja sobie nie przypominam. Gorsza sytuacja jest tego, gorsza implikacja tej historii jest taka, że ta noga odjechała w sposób nienaturalny, on nie skontrował. To kolano nogi odwodzonej, czyli prawej nogi, się wygięło w nienaturalny sposób i jest skręcenie pierwszego stopnia, czyli na szczęście najmniejszego, więc wszyscy w sztabie Duke i w sztabie samego Ziona mogą odetchnąć, bo prawdopodobna jedynka draftu
jest w grze wciąż. Jak długo będzie odpoczywał, zobaczymy. Aczkolwiek no nic poważnego się chyba raczej nie stało. Ale mnie tak but jak Zionowi no nie pękł, tylko że no nie ważyłem 130 kg. Powiem ci, że mi się zniszczył kiedyś taki but. Kupiłem sobie buty firmy Puma. I od tego momentu nie kupuję butów firmy Puma, bo buty mi się zniszczyły po jakimś miesiącu. Szef poszedł. To jest kolejna, jesteś kolejną osobą, z którą w ciągu ostatnich 2-3 dni o tym rozmawiam, właśnie o Pumach, bo przecież Puma wróciła w tym sezonie na amerykański rynek, na rynek NBA. To miał być taki powrót w stylu Walta Bellamy'ego. Kiedyś Walt Bellamy był taką flagową postacią. Walt Bellamy, Walt Frazier to były postacie, które grały w Pumach. W tym sezonie zaczęli podpisywać z Pumą pierwszoroczniacy. DeAndre Ayton bodajże podpisał z Pumą, Marvin Bagley podpisał z Pumą i wydawało się, że Puma wchodzi na rynek NBA z przytupem. No, ale jak widać po twoim przykładzie i po przykładzie obuwia Nike, w którym grał Zion, nie ma rzeczy nie do zniszczenia. Wszystko można zniszczyć, aczkolwiek no, wymagałoby się od takiego obuwia jednak większej trwałości. Ale ten sam przypadek mieliśmy, jeżeli chodzi o stroje NBA. Na początku patrzyłeś, że jest problem, bo te stroje pękały pod naciskiem, jak się napinali zawodnicy i po wielu próbach, badaniach firma Nike w końcu zaczęła produkować stroje, które nie pękają. Jestem tego dobrym przykładem, bo mój strój, chociaż mam go z zeszłego sezonu, nie pękł jeszcze. Jeszcze. Mam nadzieję, tak, że w ogóle nic się nie stanie. Dobra mieszanka, jednak bardzo wytrzymałych bawełnianych nici i elastanu tutaj zdziałały cuda. Rzeczywiście te stroje nie są zszywane, tylko zgrzewane z tego, co wiemy, prawda? Tak. One już inaczej są produkowane i to jest jakby pierwsza zaleta tych koszulek. Niestety wszyscy odczuwamy to po naszych portfelach, bo no to odpowiednio kosztuje, no ale mimo wszystko opłaca się te pieniądze wydać, bo wiemy, że mamy trwałą rzecz. No i tak jak mówisz, jeżeli ze strojami idzie to w tym kierunku, to pewnie i z butami te technologie będą też w tym kierunku szły, chociaż są takie linie obuwia, jak na przykład Jordany, które im starsze, tym lepsze. Od lat trzymają fason i trzymają wytrzymałość na odpowiednio wysokim poziomie, bo nie słyszy się raczej o przypadkach, żeby Jordany komuś pękały albo niszczyły się po 2-3 miesiącach, czyli ten poziom, taki jak miał Michael Jordan na boisku, to można by powiedzieć, że i firmowane przez niego obuwie również daje radę. O, tylko trzeba wydać trochę więcej pieniędzy. Ja sobie jak zwykle. No niestety. Ja sobie przypomniałem, że przecież jakiś czas temu byłem strasznie zafascynowany tymi butami Nike Adapt za 350 euro, za parę. Wiesz, tak. Te buty samowiążące. Tylko tak, że no, tak. Już przed sprzedażą one były wyprzedane. Na szczęście napisałem do naszego wspólnego kolegi Adama Śmietańskiego. Pozdrawiamy. Oczywiście, pozdrawiamy, który powiedział, że raczej nie zrobią kolejnej serii tych samych butów, tylko trzeba będzie poczekać na coś nowego, bo to prawdopodobnie wypali i będziemy mieli więcej modeli z Nike'a akurat, jeżeli chodzi o ten system samowiążących się butów. Zobaczymy. No, wiesz, skoro Adam Silver przedstawia już nawet koszulki z mobilnie zmieniającym się numerem za pomocą aplikacji, wiesz, kupisz sobie koszulkę i będziesz mógł sobie nadrukować za pomocą aplikacji dowolny numer, no to ja już się naprawdę chyba niczym nie zdziwię. Jakby abstrahuję już od tego, czy to jest fajne, bo nie do końca uznaję to za fajny i ciekawy pomysł, bo jeżeli będziemy mieli tego rodzaju koszulki z możliwością zmienienia to napisu, nazwiska, numeru, to troszkę nam to odhumanizuje ten sport w tym sensie, że już nie będziemy mieli takiego przywiązania do tych pamiątek, już nie będziesz tak się ekscytował kupieniem nowego jerseya, którego będziesz nosił albo zawiesisz sobie na ścianie i będziesz wiedział, że w ten sposób coś unieśmiertelniasz dla siebie. A tutaj ten pomysł umobilnienia koszulek, że tak się wyrażę, może no, tego aspektu romantycznego
nas pozbawić trochę, ale to już w tym kierunku idzie świat, wszystko się staje mobilne, więc trudno się dziwić. Ale z drugiej strony będę mógł sobie kupić trykot Bostonu i jak będę chciał, to mogę sobie zrobić Shaka O'Neala, jak będę chciał, mogę sobie zrobić Kevina Garneta, Larry'ego Birda, a jak będę bardzo uparty, to będę mógł sobie zrobić swoją wymarzoną hipsterską koszulkę Vitalija Potapienki. Oby tylko ktoś nie wpadł na pomysł, żeby zhakować te aplikacje i na koszulce Boston Celtics nie zrobić Magica Johnsona, bo to byłoby coś. No, wiesz... Kustomizacja jest na tyle wolnym trybem, że możesz sobie zrobić wszystko, tak mi się wydaje. No jeżeli chcesz oczywiście, jak to ci tego zabroni? Pozwolisz, że akurat ja pozostanę przy swojej romantycznej wersji kupowania koszulek i korzystania z tych materiałowych. No ja ci mogę pomóc jeszcze w kupnie za przystępną cenę. Okej. Bo sam czekam na przylot takowej. Okej, będę wiedział, do kogo się zgłosić. Oczywiście. To teraz, jak już omówiliśmy sprawę obuwniczo-dzianinową, możemy przejść do Weekendu Gwiazd. Jak to podsumujesz, Adam? Bo zaczęło się od meczu celebrytów, później mieliśmy ten mocno rozczarowujący mimo wszystko mecz pierwszo- i drugoroczniaków, konkursy, które były dosyć zaskakujące, zwłaszcza jeżeli chodzi o Skills Challenge oraz o trójki. Konkurs sadów trochę mnie rozczarował mimo wszystko, z jednej strony, a z drugiej zaskoczył tymi wsadami niektórymi, zwłaszcza w wykonaniu Hamidu Diallo. No i na sam deser mieliśmy All-Star Game. Myślę, że po All-Star Game mogliśmy się spodziewać akurat takiego scenariusza, ale czy można było to dopracować lepiej? Czy po prostu jesteś zadowolony z tego, jak wyglądała ta impreza w Charlotte? Tak jak pisałem w komentarzu dla Radia Gol, ja się nie spodziewałem zbyt wiele po Weekendzie Gwiazd, bo nie można zakładać, że na weekendzie, podczas Weekendu Gwiazd zobaczysz coś fantastycznego, jeśli chodzi o poziom sportowy. To odpada. Natomiast jeżeli założymy, że to będzie fajna, ciekawa rozrywka połączona z jakimiś tam ciekawymi wydarzeniami, przy takim założeniu, że wiemy, że tam jadą gracze, którzy też chcą odpocząć, którzy też nieźle imprezują i na parkiecie zapewne zobaczymy, że są trochę wczorajsi, mówiąc wprost, no to wtedy nie jesteśmy rozczarowani, widząc to, co widzimy. Natomiast no, przyznam szczerze, że ten pierwszy mecz, czyli ten mecz wschodzących gwiazd, był jeszcze słabszy niż myślałem, że może być. To znaczy, no, obrony tam było mniej niż, tak jak użyłem takiego porównania, że obrony było mniej niż obrony w wykonaniu Jamesa Hardena w Garbage Time. No mniej więcej tak to wyglądało, że to, no, wiesz, autostrada do kosza, dunk za dunkiem i dunkiem poganiał. No, oglądać się tego za specjalnie nie dało, było parę efektownych asyst Bena Simmonsa, fajne rzeczy robił Kyle Kuzma, który został wybrany MVP tego meczu. Swoją drogą ciekawostka, wiesz, kto był poprzednim MVP z obozu Lakers w tych meczach pierwszo- i drugoroczniaków podczas Weekendu Gwiazd? Myślę i nic nie wymyślę. Eddie Jones. No właśnie, to trudno byłoby zgadnąć. No tak. No więc Kyle Kuzma ma drobną satysfakcję, chociaż na boisku lepsze wrażenie na mnie sprawiał Ben Simmons. Wszyscy spodziewali się jakiegoś, nie wiem, super pojedynku Treya Younga z Luką Doncicem, to podczas tego meczu go nie zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy go podczas Skills Challenge. I wiesz, no tak płynnie przechodząc, jeśli chodzi o Skills Challenge, to jest zawsze noc, na którą ja najbardziej czekam, bo spodziewam się tam jakby największego pierwiastka emocji dla mnie, że ja zobaczę coś, co mnie porwie. I faktycznie Skills Challenge było relatywnie najciekawszym wydarzeniem całego Weekendu Gwiazd. Już pomijam fakt draftu, który zupełnie nie był ustawiony i zupełnie przypadkowo Luda Chris i Karl Anthony Towns wylosowali dwóch wysokich w pojedynku, czyli Jokicza i Vucevicza. To był zupełny przypadek, zgodzisz się. Zupełny przypadek. Właśnie. No, natomiast oczywiście potem pojedynki Treya Younga z Luką Doncicem w drugiej rundzie,
wiesz, te przerzuty bez kozłowania, takie chyba nie do końca legalne, czy rzut z połowy boisku celny Jasona Tatuma, sporo emocji, walka z czasem. No to mi się podobało. To rzeczywiście było sporo emocji. W międzyczasie mieliśmy ten tribut dawnych, świetnych trójkowiczów, czyli Mark Price, Del Curry i Glenn Rice. Tak. Wystąpili jakby w charytatywnym celu, bo każda celna trójka miała dawać jakąś kwotę na cele dobroczynne, no ale panowie słabo się spisali, tam trafili chyba tylko 4 czy 5 rzutów. Ale oni chyba podwoili czy potroili tę kwotę ostatecznie. No całe szczęście, ale to i tak nie zmienia faktu, że no, spodziewalibyśmy się czegoś więcej po tak wytrawnych strzelcach, że ta ręka jednak ułożona powinna pozostać, a jednak Glenn Rice szczególnie w niezbyt koszykarskiej formie, chociaż on zawsze był taki duży i misiowaty, ale teraz po karierze to już rzeczywiście było widać mocno niekoszykarską formę. Natomiast sam konkurs trójek, wszyscy myśleli, że wygra w cuglach Stephen Curry, ale jednak wygrał twój faworyt, czyli Joe Harris. I, ja to mam nosa jednak, nie? Tak, ja obstawiałem Buddy'ego Hilda i też się dużo nie pomyliłem, bo Buddy Hield w pierwszej rundzie złapał ogień. To było rzeczywiście fajnie się to oglądało, zresztą jak się popatrzy chociaż na dalekie truje Buddy'ego Hilda, chociażby z meczu dzisiejszej nocy z Warriors, gdzie on tam trafił taką trójkę, która jeszcze nie Kings utrzymała w grze z 10 metrów. Wow. Robiło to duże wrażenie, no ale w meczu gwiazd w konkursie trójek starczyło mu ognia tylko na pierwszą rundę. A chyba Stephen Curry troszeczkę za dobrze zaczął w finale, bo miałem takie wrażenie, że on już tak się rozochocił, bardzo dobrze rozpoczął i wydawało się, że w cuglach to wygra, a potem jakoś się zaciął. Dziwne to było, bo wydawało się, że powinien to spokojnie z Joe Harrisem jednak wygrać. No, stało się inaczej, może to i dobrze, bo znowu by cały internet trąbił o tym, jakim to Stephen Curry jest najlepszym strzelcem za trzy w historii. Pewnie jest, tak czy owak, ale taka też fajna historia, że ci underdogowie potrafią też wygrywać i ci pretendenci broni nie składają, walczą do końca. A jeśli chodzi o konkurs wsadów, no to Hamidou Diallo, miałem wrażenie, robił te wsady w sposób mechaniką ruchu koszykarskiego najbardziej zbliżony do warunków meczowych. To raz, dwa to były wsady najbardziej atletyczne, najwyżej skakane, najlepiej wykonane, potrzebujące najmniej prób, żeby zostać wykonanymi. Więc okej, to na pewno poczytuję na plus, bo i Dennis Smith Jr. miał jakieś ciekawe próby, ale mu nie wychodziło. Miles Bridges, bardzo ambitny plan z tym wsadem, takie połączenie wsadu Vince'a Cartera jeszcze z odbiciem od tablic, z podaniem od zawodnika i dopiero wsadzeniem piłki do kosza po przełożeniu jej jeszcze pod nogą. No, karkołomny, tam mu niedużo zabrakło. Gdyby on to zmieścił, to rzeczywiście byłby to wsad wieczoru, jeden z najlepszych wsadów, jakie widzieliśmy chyba w historii tych konkursów. No, nie udało się zbyt ambitnie. Natomiast Hamidou Diallo z tym przeskokiem nad szakiem, jeszcze łokieć w obręczy. Jeszcze Superman rozpięty. To takie nawiązanie do kilku wsadów jednocześnie. Bo raz przeskoczył tak. Nad wysokim zawodnikiem. To nawiązanie takie do Nate'a Robinsona. Drugie, zrobił elbow dunka, to jest nawiązanie do Vince'a Cartera. A trzecie, koszulka Supermana, nawiązanie do Dwighta Howarda. Tak, tak. Przy czym Nate Robinson może się ciągle uśmiechać, mówić, kurczę, ale to tylko ja jedyny przeskoczyłem bez podpierania się na zawodniku, którego przeskakiwałem, bo on się od White'a w ogóle nie oparł w żaden sposób, a tutaj jednak Hamidou Diallo trochę się o Shaka oparł. Więc też tak nie do końca czysty to był wsad, więc Nate gdzieś tam ma ciągle swoją satysfakcję. Ale ja trochę nie rozumiem w sumie, że dlaczego akurat zawodnicy, mówię tutaj o Milesie Bridgesie czy o Dennisie Smithie Juniorze, po co oni zakładają te trykoty? Odpowiednio Miles Bridges założył chyba trykot Larry'ego Johnsona. Brakowało mu tylko, żeby sobie jedynki jeszcze wybił. To wtedy byłby takim Larrym Johnsonem 100%. A Dennis Smith Jr. założył koszulkę J. Cola, kiedy
ten grał w lidze licealnej. Wiesz co, też tego do końca nie rozumiem, nie do końca mi się to podoba, natomiast NBA na każdym kroku podkreśla, jak ważne jest dla niej to szanowanie dziedzictwa, szanowanie tego legacy, które pozostawili po sobie zawodnicy przez dziesiątki lat tej ligi. I myślę, że tym to trzeba motywować. Młodzi zawodnicy chcą na każdym kroku pokazywać, czy im się to sugeruje, czy oni sami, że mają swoich idoli w tej lidze i że o nich nie zapominają. To się średnio podoba, bo wiadomo, że dzisiaj poziom atletyzmu jest inny i nie do końca to musi mieć pokrycie w rzeczywistości ze wszystkimi tymi zagraniami ci graczy, których koszulki ci młodzi noszą, by się utożsamiali, ale jest jak jest, no. Nie możemy uznawać tego za jakiś wielki skandal obyczajowy, natomiast też średnio uważam to za trafiony pomysł. Ile jeszcze w zeszłym roku ten pomysł z koszulką młodego Nansa Juniora, który przywdziewa koszulkę swojego taty, jakoś to jeszcze kupuje, prawda? Nance Senior, pierwszy zwycięzca konkursu wsadów w historii, mecz, znaczy kontynuuje jego dziedzictwo syn, prawda? Występ w konkursie wsadów. To ma jeszcze jakieś umocowanie, ale te inne koszulki, to już nie do końca. No ale cóż, widocznie tak być musi. No to kto następny może być? Tim Hardaway Junior? Czy ja wiem? No wiesz, David Stockton? Na przyszły sezon zapowiedzi Donovan Mitchell się z Janisem Antetokounmpo wymieniali tweetami i się już zmawiali na przyszły rok na konkurs wsadu, no, więc wcale bym się... jeszcze może tam się dostać? Widziałeś, że kilka lat temu doszło do walki pomiędzy Hamidou Diallo a Zionem Williamsonem. Tak, była taka walka jeszcze w czasach licealnych. Znaczy licealnych, no w czasach, kiedy Zion był w liceum, a Hamidou już chyba na studiach, tak. Więc byłoby to ciekawe. W sumie dlaczego nie? Poziom atletyzmu Ziona każe sądzić, że mógłby ten chłopak kosze obrywać. Tylko pytanie kluczowe. Czy jest jeszcze pomysł, żeby wymyślić coś nowego? Czy da się jeszcze wymyślić coś nowego, coś odkrywczego? No, Miles Bridges próbował. Bo ja tak poczytuję ten jego nieudany dunk. Bo on co prawda nie wyszedł, ale to było coś nowego, coś super trudnego, ale coś nowego. Chociaż też znam ludzi, którzy mają opinię, że te dunki nie przystające do warunków meczowych, przekładane 8 razy pod nogą, 2 razy za uchem, 3 razy pod za plecami, to nie jest to, co chciałoby się oglądać. Lepiej jednak wyglądają te stare, klasyczne dunki Dominika Wilkinsa, nie wiem, doktora Jaya, prawda, które są mocne, siłowe, atletyczne i nie trzeba niczego więcej. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Ile razy można takie dunki oglądać? Bo tu masz pewien zakres ruchowy. No, nie możesz wykorzystać nieskończonej ilości wykonania takiego wsadu, bo tutaj masz ograniczenie pewne. Jedna ręka, druga ręka, no, chociażby to. Mówisz o takich tradycyjnych? Tak, o takich tradycyjnych. No. Tak. I myślę, że to jest jedna z przyczyn, dla których na potrzeby tego show, które musi trwać, jak wiemy, młodzi gracze wymyślają co i rusz, to nowe rzeczy dziwne. Czasem to urasta do takich aberracji, jak przeskakiwanie nad maską samochodu. A miał nad samochodem przeskoczyć. Tak, a przeskoczył nad maską, albo John Collins, który w sposób absolutnie żenujący rozwala samolot wielkości, nie wiem, niedużej wielkości w każdym razie. Ale to miało nawiązanie do historii lotnictwa. Nie no, oczywiście ja wiem, bracia Wright, 1903 rok, Karolina Północna, ja znam historię, natomiast co zrobił z tym samolotem, to bracia Wright by się raczej z tego nie ucieszyli, wiesz. Ja myślałem, że to chodziło też po części. Pamiętasz taką kreskówkę o Dicku Dastidlim? To jeszcze brakowało takiego Matleya, który by stał pod koszem i się śmiał, tak chichotał, że mu na przykład nie wyszedł. Tak. Tak, to prawda. To by było wtedy świetne, no bo patrzę, no i kropka w kropkę Dick Dastidli.
Tylko zamiast czerwonego hełma ma brązowy hełm. A to wiadomo, no, nawiązanie do lotnictwa, ale takie miałem skojarzenie z Hanną Barberą. No tak, to też czasy dzieciństwa mi się przypominają. Chociaż ja akurat, jeśli chodzi o Hannę Barberę, to lubiłem te bajki. Na przykład Jetsonowie mnie bardzo jednak kręcili. No lubiłem ja Jetsonów czasami sobie odpuszczałem, bo nie do końca. Wejściówką, ale później same odcinki trochę mnie jednak nudziły momentami. Nie wszystko było takie fajne. Tak samo Flintstonowie, też nie wszystko bym zaliczył do udanych odcinków. Ale sam powrót do przeszłości, żeby sobie tak pooglądać czasami, jak najbardziej. Ciekawe wspomnienia. To prawda, można wracać do starych meczów NBA również. No oczywiście. No tylko nie robić tego codziennie na przykład, bo to już by była, nie wiem jak to nazwać, zastój? Nie żyjmy przeszłością, żyjemy przyszłością, bo ta się przed nami maluje bardzo ciekawie. Przed nami główna część sezonu NBA, no i same ciekawe rzeczy już po weekendzie gwiazd zresztą też już się zadziały, więc nic, tylko do przodu. To prawda, zadziały się, na przykład nie wiem czy widziałeś, ale już ogłoszono datę premiery filmu Kosmiczny. A nie, no to oczywiście to pierwsza rzecz jaką zobaczyłem dzisiaj, że tak, lipiec 2021, chyba 16 lipca, 19 lipca, 16? Nie dam ci jednoznacznej odpowiedzi, ewentualnie mogę to za chwilę sprawdzić, ale 2021 rok na pierwszy pewno. Rok i na pewno lipiec i to jest ciekawa informacja, no wiesz, LeBron goni Michaela na wszystkich możliwych polach, można by powiedzieć. Także to jest ciekawa informacja, ale tak zupełnie serio to... Jako fan Space Jam po prostu czekam na ten film i ucieszyła mnie ta informacja. Wiesz, to jest ten plusik, prawda? Że jednak będzie 16 lipca 2021. Dokładnie. Tak. Fajnie, fajnie. Czekamy na to, co zobaczymy, wiesz. Ale wiesz, LeBron... co to oznacza? Tak. Bo jak miałeś 2 lata temu, 20, nie, 3 lata temu, miałeś 20. rocznicę wyemitowania pierwszej części Space Jam, to firma Jordan postanowiła zrobić merch z okazji tego wydarzenia. Wyobraź sobie, jak będzie duża sprzedaż strojów z napisem Tune Squad. To prawda. To fakt. Ale wiesz, zobacz jak to się składa. A propos 20. rocznicy i tak dalej. Zobacz. W 2023 roku będzie 20. rocznica przyjścia do Ligi LeBrona Jamesa. LeBron gra z numerem 23 i przy okazji to będzie też pewnie druga rocznica jego filmu Space Jam. No to tak, taka ciekawa numerologia się zapowiada przy tej okazji. Dokładnie. Coś chcemy dodać. A, jeszcze o All-Star Game nie powiedzieliśmy nic. A, coś chcemy tak. Coś dodawać? To... No bo w sumie tam nic się tak specjalnego nie działo, poza tym fantastycznym wsadem Janisa po podaniu tak, Stefa Karego. Tak, po podaniu Stefa Karego ogromne... Ale jeszcze lepsze było, jak Jokic zrobił na Saro LeBrona. Ojej, jak ja z tego piałem. Chociaż z drugiej strony, wiesz co, więcej wydawało mi się... A w zasadzie jestem pewien, że więcej obrony oglądaliśmy jednak w zeszłym roku, jeśli chodzi o mecz gwiazd. Ale widać tym... było po nich, że oni są wszyscy tak zmęczeni, że im się nie chce. Tak, tak. Nie chciało się za bardzo, ale ten pościg mimo wszystko dosyć imponujący w trzeciej kwarcie i kolejne zwycięstwo teamu LeBrona ma to, czego chciał. Takie spotkanie, które mimo wszystko... dawało dużo jakości w ataku. To był ofensywnie bardzo ciekawy mecz. Obrony może tak dużo nie było, ale mimo wszystko uważam, że sporo fajnych rzeczy się na parkiecie działo i wiesz, koszykarzom też potrzebna jest chwila oddechu. Zatknąłem się z taką opinią po przyznaniu nagrody MVP tego All-Star Game Kevinowi Durantowi, że KD nie zasługuje na indywidualne nagrody, bo on tylko podąża za pieniądzem. Nie, to za daleko idąca
konstatacja. W ogóle uważam, że to trzeba chyba zakończyć, bo co by ludzie nie mówili, on i tak będzie w tej lidze, i tak będzie bardzo dobrze grał, i tak będzie zgarniał nagrody. Bo jest bardzo dobrym graczem. Tak. I tu trzeba chyba postawić kropkę. Zgadza się. Co do samej nagrody dla Duranta w tym meczu, no to jeżeli przejmujesz mecz na finiszu, zdobywasz seryjnie punkty, które gwarantują twojej drużynie zwycięstwo, no to chyba o to chodzi w NBA. Za takie rzeczy wyróżnia się graczy nagrodami dla najlepszych graczy. Graczy, na których się nakłada obowiązek wygrywania meczów, przejmowania tych meczów. To zrobił KD, zdobył nagrodę. Brawo. Brawo. Znaczy nie zaklaszczę teraz, bo to by trochę dziwnie wyglądało, ale z miłą chęcią mam ochotę zaklaskać w kierunku naszej reprezentacji. Myślę, że im się należą brawa. Zdecydowanie. To jest, tak jak już powiedzieliśmy na wstępie, wielka rzecz, bo ja przed tymi eliminacjami no, nie postawiłbym pieniędzy na polską reprezentację, na awans polskiej reprezentacji na Mistrzostwa Świata. Wydawało się, że no, w takiej grupie, szczególnie w tej drugiej fazie, wyjść z grupy z Litwą, z Chorwacją, z Włochami, no, będzie to po prostu niemożliwe, że te trzy miejsca są z góry obstawione. Ale jednak nie. Jednak okazało się, że ten system gry Mike'a Taylora, który bazował na zgraniu tych graczy, na korzystaniu z tego samego składu, z tej samej rotacji, sprawdził się. Bo nie mieliśmy, paradoksalnie przez to, że nie mieliśmy w tym składzie gwiazd pokroju NBA, nie musieliśmy tego składu przemeblowywać. Nie musieliśmy martwić się o to, że nie przyjedzie do nas tym razem, nie przyjedzie Bojan Bogdanowicz, a za tydzień nie będzie, a przy następnym okienku nie będziemy mieli Saricza. Wiesz, jakby w ten sposób na to spojrzeć, to rzeczywiście no, widać było, że to Chorwatom doskwierało. Bo ten wygrany mecz w Gdańsku, który okazał się przełomowy polskiej reprezentacji właśnie nad Chorwatami, był w składzie z Bojanem Bogdanowiczem, który nam pod koniec tam napsuł krwi, ale mimo wszystko dobrze broniliśmy Chorwatów przez cały tamten mecz. Mało tego, tam był jeszcze Dario Saric, Ivica Zubac i Ante Zizic. Tak, i potrafiliśmy ograć Chorwatów w tamtym składzie, no to tym bardziej można było zakładać, że ogramy Chorwatów w składzie bez gwiazd. Było wprawdzie kilku zawodników z Krajowej Ligi, z Cedevity Zagrzeb, mocnej euroligowej ekipy. Cedevita to miała tam połowę kadry. No właśnie, no wiesz, no to właśnie o to chodzi. Natomiast my po prostu daliśmy radę. I to na, w takim niezbyt dobrym jakościowo meczu, bo to nie był dobry mecz. Mnóstwo strat, mnóstwo takich przerwanych akcji po jakichś nieporozumieniach, po braku kontaktu wzrokowego, po przestrzelonych pomysłach taktycznych, ale mimo wszystko w najważniejszych momentach po tym koszmarnym 14-0 na początku meczu, czy 0-14 patrząc z perspektywy polskiej reprezentacji, kiedy nic nie wpadało do kosza, no to potem powolutku zaczęliśmy odzyskiwać ten rytm i wygraliśmy to spotkanie w zasadzie kontrolując mecz. Im dalej ten mecz się toczył, im bliżej było końca, tym większą było widać dojrzałość taktyczną na tle tych nie do końca zgranych Chorwatów, którzy w pewnym momencie bazowali tylko na rzutach wolnych wymuszanych przez wysokich graczy pod koszem i na swojej trójce. To jest jakby ta rzecz, którą widać było. Brakowało argumentów Chorwatom pod koniec i to wykorzystaliśmy znakomicie, bo zespół zagrał dojrzale na tyle, na ile mógł. Znakomicie zaprezentował się w dwóch akcjach defensywnych. To jest też taki wskaźnik i taki papierek lakmusowy dla waleczności naszej ekipy w tym meczu. Te dwa bloki w kontrze Mateusza Ponitki raz po stracie, no ale naprawił swój błąd, więc naprawdę dobrze, że zawalczył. No i cóż więcej powiedzieć. Wygraliśmy. Tylko się cieszyć. Ja się tylko zaśmiałem w momencie, kiedy już po meczu napisałem do grupy koszykarskiej na Facebooku, że
9 strat w pierwszej połowie, to się nawet Washington Wizards nie zdarza. No tak. Oni mieli 4. Tylko że później im zdecydowanie takie miałem spostrzeżenie, bo ja komentowałem to spotkanie. Miałem takie spostrzeżenie, że Chorwatom w ogóle nie wychodzą rzuty z bliskiej odległości. Pod kosza oni kompletnie nie umieją wrzucić tej piłki do kosza. Z pół dystansu okej. Okay. Za 7 metra okej. Okay. A pod koszem nagle dostają jakiś, nie wiem, są w jakimś totalnym amoku i się czują jakby to był już crunch time, a mamy dopiero drugą kwartę, powiedzmy. Była też taka z Chorwatami historia, że przed meczem mówiono dużo o bardzo twardych obręczach, że to jest jakby nowa hala, obręcze nie sprężynują i ciężko będzie tę piłkę do kosza wpakować, że trzeba czysto trafiać, bo jak się piłka będzie odbijać od obręczy, to będzie wypadać. No i rzeczywiście coś w tym było, no a Chorwatom nawet 4-krotne dobitki często spod kosza nie pomagały i rzeczywiście myśmy się na początku z tym problemem borykali dosyć mocno i stąd to 0-14, ale potem już udało się to opanować, jakoś znaleźć patent na te kosze, a Chorwaci w tych kluczowych momentach pod koniec spotkania również z tym problem mieli. Więc no cóż, wygrała dojrzalsza drużyna, mam wrażenie, chociaż tak jak mówię, to był mecz dosyć słaby pod względem jakości. Natomiast noc za styl w koszykówce i w żadnym sporcie zespołowym się nie stawia. Liczy się wynik, a ten jest na naszą korzyść. No i praktycznie pewny awans. Wiadomo, no nie liczymy, że w Chinach zawojujemy świat, bo to pewnie tak się nie stanie. Wiesz. Ale mimo wszystko sam fakt, że ta drużyna potrafiła się zjednoczyć i zrobić coś wspólnie, no to wiele daje na przyszłość polskiemu basketowi. Ja się cieszę. Nie ma co dzisiaj narzekać, chociaż pewnie wiele rzeczy można byłoby poprawić, wiele rzeczy zmienić, ale na dzisiaj trzeba się cieszyć z tego awansu i patrzeć w przyszłość. Tak, trzeba się z tego cieszyć. Czy chcemy jeszcze dodać do tego meczu, bo myślę, że chyba powiedzieliśmy wszystko, bo nie ma sensu się moglibyśmy oczywiście rozmawiać, moglibyśmy rozmawiać o taktyce, a tylko jaki to ma dzisiaj sens? No nie ma sensu, bo wygraliśmy. Wiesz, wygraliśmy, mamy awans, możemy teraz ze spokojem czekać na mecz z Holandią, która też już o nic nie gra. No i na takim pozytywnym, optymistycznym nastawieniu powinniśmy spokojnie ten mecz wygrać. Gramy przed własną publicznością, mamy praktycznie pewien awans. Poczekaj. Czego chcieć więcej? Teraz już oficjalnie to powiem. Jesteśmy na Mistrzostwach Świata. Tak, właśnie tak. W tym momencie powinny takie gołębie przelecieć nad nami i takie fanfary jeszcze być. Dziki organista powinien jeszcze zagrać. Ambasador tych mistrzostw, Kobe Bryant, już śle do Polski butelkę szampana. A ja już dostałem powiadomienie z FIBA, bo ja z racji tego, że komentowałem mecz w Holandii, to dostaję informacje prasowe. Jason Derulo będzie wykonywał pieśni podczas losowania. A popatrz, ja nie komentuję meczów z Holandii, ja też dostaję powiadomienia od FIBA. Bo ty sobie widocznie zamówiłeś subskrypcję. Nie, kiedyś uczestniczyłem w procesie akredytacyjnym na mecze FIBA, więc po prostu jestem w ich presie i cały czas dostaję informacje. No to życzliwość FIBA w takim razie. A że akurat tak dobrze poinformowani możemy być właśnie dzięki takim informacjom, to dziękujemy oczywiście Federacji. Może byście tam dali jakieś bilety do Chin. Na przykład. Na pewno, tak, za darmo. Najlepiej z przelotem. No, kto by nie chciał. Koszt może, no dobra, no samo życie w Chinach myślę nie jest takie drogie, ale najgorzej z tym... Myślisz, że nie jest drogie już teraz w kraju, który ma najszybciej rosnącą gospodarkę, jest najszybciej rozwijającym się państwem i... Patrzyłem na kurs waluty, której nazwy nie pamiętam, ale... Yuan. No to yuan jest wart 0,5 złotego. No tak, tylko jak faktyczne ceny w juanach mają się do złotego? Zapytam się koleżanki, która tam była 5 lat, niedawno wróciła stamtąd. Koniecznie się zapyta i poinformujemy o tym słuchaczy. Na pewno są niezwykle ciekawi. Jak zawsze.
przed wyjazdem do Chin, no wiesz, trzeba sobie zaplanować podróż. No tak, i też sytuację geopolityczną trzeba też znać, a nie tylko ekonomiczną. Tak. Bo wiesz co, a można to na przykład inaczej zrobić, tylko to trzeba spędzić jakieś 3 tygodnie koleją transsyberyjską. Tak, a ja akurat mam kumpla, który był w Chinach koleją transsyberyjską, jechali, czekaj, no nie, jechali 17 dni chyba. Tak, 17 dni. No to ładnie. W sumie, tak. A ile można pozwiedzać w ten sam? Ale przyjechali, tak, przyjechali całe Chiny w sumie. Praktycznie. No to można zawsze zamiast samolotem to się przejechać. Nie no, całe to może przesadziłem, ale kawał Chin przejechali tak w ten sposób. Ale nie, jednak samolotem jest szybciej. No tak, oczywiście. Z Katowic ale chyba wylatują samoloty. Tak, ale z samolotu nie obejrzysz tego, co wiesz, za okna pociągu. No jak będzie noc, to tak. To fakt. No powiem ci tak, perspektywa wyjazdu do Chin dla wielu może odległa, ale dla niewielu na pewno odległa nie będzie, więc parę osób się z Polski wybierze. Na pewno będziemy też te mistrzostwa w podcastach komentować się i emocjonować, więc niczego wam nie zabraknie w tej materii. Zgadza się, a też dobrze, że tak wybiegając trochę do przodu, ewentualnie jeżeli byśmy się mieli decydować na wyjazd, to dobrze, że akurat te wszystkie mecze będą skumulowane w bardzo bliskiej odległości od siebie, że te hale nie będą rozrzucone po całych Chinach, że trzeba będzie z Harbin do Pekinu i gdzieś tam jeszcze podróżować. No ale to ma znaczenie właśnie, to ma związek właśnie ze względu na ogromną powierzchnię tego państwa. FIBA postawiła jako warunek też, żeby drużyny nie musiały jeździć wielu kilometrów, żeby się nie męczyły i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest zbyt intensywny turniej, w zbyt krótkim czasie, zbyt dużo meczów. I to był warunek też, żeby tak to zorganizować, żeby nie musiano latać po tysiące kilometrów dziennie. Więc wszystko jest tam przemyślane, jakby co, to już patrzcie na linie lotnicze, co oferują w tej kwestii. I lećcie do Chin wszyscy, może my tam też się wybierzemy. Kto wie, tego sam ja nie wiem i ty też, Adam, też nie wiesz. 25 lutego rusza sprzedaż biletów, tak a propos. A akredytację myślę łatwiej będzie wyhaczyć. Myślę, że tak. Dokładnie. Dobrze, to w takim razie zamykamy temat Mistrzostw Świata. Jesteśmy na nich. Po 52 latach myślę, że Witold Zagórski byłby dumny. Jestem tego pewien. Też jestem tego pewien. To jeszcze zostając przy wątku polskim, to powiedzmy co nieco o Pucharze Polski. Myślę, że to jest też interesujące, że akurat takie drużyny dostały się do finału. Stal Ostrów i Arka Gdynia. Tak, Arka Gdynia osłabiona brakiem 4 podstawowych graczy. Stal Ostrów, która nie była stawiana w gronie pierwszorzędnych faworytów i w tym finale nie prowadziła przez 45 minut, aż, dobrze ja mówię, nie, pomyliło mi się z licznikiem NBA, przez 35 minut, o, tak powinienem powiedzieć. Ale mimo wszystko wygrała to spotkanie, było dużo, dużo dramaturki. Było sporo zwrotów akcji w tym turnieju. Przede wszystkim niespodzianki w wykonaniu najsłabszej teoretycznie drużyny tego pucharu, czyli MKS-u Dąbrowy Górniczej. Pozdrawiamy przy okazji Maćka, bo na pewno się ucieszył, że taki jego drużyna, którą reprezentuje jako rzecznik prasowy, tak daleko zaszła. Była dogrywka niezwykle emocjonująca w meczu z polskim Cukrem Toruń, który zaczął mecz z wysokiego C. Wydawało się, że w ogóle już wszystko pozamiatane, jednak po niesamowitej końcówce udało się doprowadzić do dogrywki i wygrać to spotkanie. I potem niewiele brakowało, żeby jej skuteczna pogoń w półfinale z Arką Gdynia zakończyła się skutecznie dla graczy z Dąbrowy Górniczej. Także jak widać, i bez Treya Davisa można sobie poradzić. Gratulujemy Dąbrowianom, bo tak jak mówimy, nikt na nich za bardzo nie stawiał. To był pod tym względem fajny turniej, szkoda i przyznam szczerze, ja jako legionista jestem zawiedziony postawą
Legii, która w pierwszej połowie spotkania z Polfarmą Starogardem Gdańskim dała sobie uciec i już nie zdołała nadrobić strat w drugiej połowie. No a gospodarz nie powinien odpadać w meczu, który teoretycznie wszyscy stawiali, że Legia wygra ze swoją twardą obroną. Zabrakło tych atutów w pierwszej połowie. No ale na tej samej zasadzie dalej nie przeszedł Anwil Włocławek, który też przegrał, chociaż wszyscy stawiali, no, że tutaj Arka osłabiona nie powinna dać rady tej ekipie, a jednak podopieczni Przemysława Frasunkiewicza dali radę, weszli do finału i w tym finale byli bardzo bliscy wygrania trofeum, ale jednak większe doświadczenie po stronie, w tym składzie może, chociaż James Florence robił co mógł w tym turnieju i popłakał się biedny na koniec po tej porażce. To też pokazuje, że dla Amerykanów Polska to niekoniecznie jest tylko przystanek na drodze do wielkiej koszykówki. To jest też zaangażowanie. Im też zależy w wielu przypadkach lata spędzone w polskiej lidze i ta porażka go naprawdę zabolała. No ale gratulujemy ekipie z Ostrowa Wielkopolskiego, która wygrała w przekroju całego turnieju chyba zasłużenie, bo grała najrówniej i teraz mogą już się zawodnicy ostrowscy szykować do drugiej części sezonu i do walki o play-offy. Z trofeum na koncie to zawsze buduje morale drużyny przed walką w play-offach. No tak, a szkoda, że akurat nikt z reprezentantów TBV Startu Lublin nie wygrał konkursu wsadów, bo aż było dwóch zawodników, no i żaden niestety nie zwyciężył. Tak, chociaż akurat o konkursach wolałbym się nie wypowiadać, no bo to jednak mieliśmy, wiesz, równolegle w ten sam weekend mieliśmy konkursy w NBA i w Pucharze Polski, jednak poziom no, znacznie odbiegał, więc może tylko tak to skomentujemy. Tylko żeby Devonte Abson takie wsady robił w meczach, to będzie naprawdę dobrze. To tylko taka moja prośba w kierunku podkoszowego TBV. Ty nie masz żadnych próśb w kierunku zawodników Legii, czy masz? Ja mam przede wszystkim prośbę, no ja mam takie życzenie. Chciałbym, żeby Legia w tej drugiej części sezonu grała na swoich warunkach, tak jak grała w pierwszym sezonie, żeby nie było jakiegoś takiego myślenia, o jak jesteśmy blisko playoffów, awansujemy. Nie, trzeba grać dalej swoje. Wszystko zaczyna się od obrony. Takie założenie ma Tanes Pasyw. Jak będzie dobra obrona, to i gra w ataku przyniesie spodziewany efekt. A jeżeli będą wyniki, to będą i playoffy. I tak muszą do tego warszawscy zawodnicy podchodzić, bo oczywiście ten sezon i tak już wygląda znacznie lepiej niż wszyscy się spodziewali po zeszłym roku, kiedy tylko wycofanie się z drużyny ze Słupska uchroniło Legię przed spadkiem do niższej ligi, więc cieszmy się, no, że jest jak jest i może być naprawdę jeszcze lepiej. I oby TBV też powalczyło o playoffy. Dajcie z siebie wszystko, chłopaki. Stać was na to. Ja w was wierzę. Lublin jest miejscem, gdzie widać po frekwencji na trybunach chociażby, że dobrej koszykówki tam ludzie łakną. I mamy chyba jedną z najlepszych maskotek. I ładną halę. Tak, to prawda. Która jest też halą, która, powiem ci, do czego ona jeszcze służy. Do piłki ręcznej, do jazdy na łyżwach, do hokeja, a latem może służyć też jako skatepark. No widzisz, więc różnorodność sportów jest tak duża, że nic, tylko spędzać aktywnie czas. Globus, jakby ktoś nie wiedział. Dobrze, to w takim razie chyba możemy już zamknąć klamrą sprawy koszykarskie. Kącik rapowy. Pstryk i nasz ulubiony motyw muzyczny. Adam, ty słuchałeś płyty Wojtka Sokoła. Debiut sceniczny Wojtka po 40 latach bytności na tym świecie. I po 23 latach bycia na hip-hopowej scenie, nie? To jest niesamowite.
tak, Wojciech Sokół wydaje płytę o przewrotnym tytule Wojtek Sokół. Ciekawe, że nie znamy tracklisty, nie znając tracklisty, nikt nie znał tytułów, nawet kawałków, a płyta już miała złoto. Już była złota, więc ewenement absolutny. Ale tak sobie myślę, że jeżeli trzeba było czekać tyle czasu na to wydawnictwo, żeby Wojtek do tego dojrzał, a już pytania o to, kiedy ta płyta wyjdzie, w ostatnich miesiącach już strasznie go denerwowały, no to wyszła i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę świetna płyta. Absolutnie od początku do końca płyta, która spełnia moje oczekiwania. Dodam oczekiwania, które ja zawsze mam wygórowane. Szczególnie jeśli chodzi o polską starą szkołę, a do takiej się zalicza bez wątpienia Wojtek Sokół, członek ZIP składu, lider ZIP składu mojej ulubionej warszawskiej formacji swego czasu. Więc jakby no to jest krążek, który jakkolwiek to nie brzmi, to jest taka jego retrospektywa, jeśli chodzi o całą karierę, trochę taki artystyczny rachunek sumienia, troszkę artystyczna autobiografia pisana po nowemu, bo po 23 latach podsumowujesz na krążku, który jest twoim debiutanckim, podsumowujesz całą swoją muzyczną karierę. No, niesamowity splot, ale rzeczywiście na tej płycie to się splata wszystko z przemijaniem, jak mówił inny wielki polski MC, więc rzeczywiście to słyszymy na tej płycie, słyszymy komentarze odnośnie do biograficznych wątków muzycznej biografii Wojtka Sokoła, tego co sądzi o tym, co się dzieje na dzisiejszej scenie, jest troszkę storytellingów na wysokim poziomie, chociażby Napad na bankiet, bardzo dobry utwór, który troszeczkę może się wydawać momentami zinfantylizowany, ale jak dla mnie ten aspekt komediowy w tym storytellingu znakomicie działa i w połączeniu z bardzo dobrym bitem z Tiza świetnie się komponuje. Stiz to część duetu Problem. Druga część tego duetu, czyli Oscar, z kolei rymuje w tym kawałku, jest ważną jego częścią, więc też polecam wam do odsłuchu, ale tych kawałków, które można polecać, jest znacznie więcej. Kawałek Eskimos na bicie Magiery. Bardzo dobre, ciekawe takie brzmienie awangardowe, bardzo mocno awangardowa, by nie powiedzieć z pogranicza parapsychologii historia w pewnym sensie, bo i fikcji, literackiej fikcji i wręcz science fiction, bo tworzy Wojtek postać takiego Eskimosa, który jest upostaciowaniem tak naprawdę wszystkich jego obserwacji o świecie. W pewnym sensie takiego współczesnego everymana trochę. I rzeczywiście tak to trochę brzmi. Znowu w połączeniu z bardzo dobrym bitem. Co na tej płycie zwraca szczególną uwagę, to ciekawe połączenie różnych stylów muzycznych, bo wydaje się, że hip-hop jest jeden, niczym się nie różni, otóż nie, no. Można bardzo różne style tworzenia, klejenia bitów zgromadzić na jednej płycie i to się znakomicie Sokołowi udaje. Płyta bardzo mocno dopracowana pod kątem tekstowym i naprawdę warto odsłuchać ją sobie nawet dwa razy, żeby dobrze załapać te wszystkie aluzje, nawiązania i odniesienia, bo jest tego całe mnóstwo. Ale trochę jest tak, że YouTube oszalał, Tidal oszalał, Spotify oszalał na punkcie tej płyty i nie dziwię się, szczerze powiem. To jest naprawdę bardzo dobry, dobrze dopracowany album. Mimo że jesteśmy w lutym, to ja już wiem, że to jest jeden z lepszych albumów całego roku. I tu chyba postawię kropkę, bo cóż tu mówić, jeśli nie polecać, tylko i wyłącznie polecać i znajdować czas, żeby odsłuchać.
Ja zawsze, jak słuchałem płyt, które wychodzą od Wojtka, czy to jako TPWC, czy to jako Soku Marysia Starosta, czy to jako WWO, Zipskład, etc., etc., zawsze miałem na początku takie wrażenie, że ta płyta jest beznadziejna, albo że jest płyta słaba, i dopiero po czasie, jak do niej wracałem, to wtedy zdawałem sobie sprawę z tego, jak głupia była moja pierwotna decyzja. Mhm. Mam nadzieję, że tutaj nie będę miał takiego poczucia, bo jak na razie przesłuchałem 6 piosenek, jeszcze całej płyty nie przesłuchałem, ale jak na razie nie jestem zawiedziony. A co cię bardziej urzeka? Warstwa tekstowa czy warstwa muzyczna? Warstwa tekstowa, bo w niektórych przypadkach aż za bardzo uderza mojej przeszłości. No właśnie. Też mnóstwo autobiograficznych wątków w niej odnajduję. Takich swoich. Ja się właśnie tego obawiałem, bo ja wiem, że Sokół jest fantastycznym tekściarzem, zresztą podziedziczył to w genach po swoim ojcu. Tak. Tak, a poza tym... Poza tym jest świetnym narratorem życia. Tak, krewny Wyspiańskiego swoją drogą daleki, tak? Tak, prawnuk Stanisława Wyspiańskiego. Ale jak przypomnisz sobie tę płytkę... tak, Różewicz interpretację z Hadesem, to jest... On jeszcze miał wiersz Wyspiańskiego na płycie Magiery i Laski Poeci. I tak. On tam miał wiersz Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Miał, owszem. I powiem ci szczerze, że świetnie... I Różewicz interpretację, i to, o czym mówisz, i o poetach, to są naprawdę znakomite jego możliwości narratorskie, jak powiedziałeś, pokazane. I rzeczywiście chyba nawet przebija ta warstwa narracyjna na tej płycie Wojtek Sokół. Ale z drugiej strony, no bity też mnie urzekają. Ja uwielbiam te brzmienia, no. Są świetne. No. Nie ma chyba na tej płycie słabego bitu, inna sprawa. Trudno byłoby mi znaleźć. U Wojtka zawsze jest to dopracowane na ostatni guzik, bo Wojtek zawsze traktuje takie sprawy jako biznes, więc on zawsze tym producentom płaci, on zawsze wybiera sobie najlepszych producentów, patrz DJ Premier na przykład, czy... No tak, na czystej, brudnej prawdzie, tak? Skelta miał producentów na poprzednich płytach, więc zawsze to masz top of the tops. Nun w 2002 roku też zrobił mu beat, zresztą kapitalny jak dla mnie po dziś dzień, do Bezsennych Nocy. Tak, o, Bezsenne Nocy to jest jeden z najlepszych w ogóle kawałków ever, jeśli chodzi o tamto stare, nie tylko stare WWO, ale i w ogóle polskie. Ale stare, no wiesz, ja dzielę WWO na czasy do wyjątkowych okoliczności, czyli do płyty w wyjątkowych okolicznościach w 2002 roku i po wyjątkowych okolicznościach. We własnej osobie się nazywała ta płyta w 2002 roku. A później oni mieli taki... Nie. Później oni się podzielili. Poczekaj, we własnej osobie to była później płyta. To 2002 rok. W wyjątkowych okolicznościach było. Oni tak rozwijali skrót WWO. Wcześniej mieli rozwinięty skrót WWO jako w witrynach odbicia. Ale ja mówię o płycie w wyjątkowych okolicznościach. No to płyta w wyjątkowych okolicznościach, to nie tak się nie nazywała chyba ta płyta. No chyba, no dobra. Nie będziemy się spierać o pryncypia. Własnej osobie mi się wydaje, że tak się nazywała. Zresztą to jest wstyd, bo przecież patrzę na tę płytę, a nie mogę odczytać, co tam jest napisane. Dobra, okej. Wiadomo, że któryś z nas ma rację, któryś się myli, ale to jest zawsze piękne, że o rapie można dyskutować, spierać się z taką samą pasją, a i tak obu chodzi nam o to samo, czyli o to, że świetny to był kawałek. Bezsenne noce, po ulicach chodzę i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy przytaczać... Jakie stare proce, tak. Tak, nie będziemy przytaczać całego tekstu ze względów cenzorskich. Natomiast polecamy do odsłuchu, bo to jest rzeczywiście świetny beat, tak. Świetny beat, ale a przypomnij mi, kto zrobił, oj, to już na pewno, kto zrobił beat do kawałka w wyjątkowych okolicznościach właśnie? Chyba był Waco, tak? Waco czy Deszczu Strugi? Chyba Waco jednak, bo Waco zajmował się ogólnie wtedy produkcją wprosto. Właśnie, to był Waco na 99%, więc też świetny kawałek, wyjątkowy, też ze świetnym beatem. Więc rzeczywiście warto wrócić do tych starych
starych dobrych czasów, a jeszcze wspomniałeś o płytach Wojtka z TPWC z Ponem. No ale właśnie, ja mam problem z tą płytą do dzisiaj. Nie uważam jej jakoś za tragicznie złą, ale też nie uważam jej może za jakąś super dobrą. No nie wiem, nie umiem jej do dzisiaj do końca docenić. Ale oni chcieli pojechać po najniższej linii oporu w niektórych kwestiach, zwłaszcza jeżeli chodzi o numer w aucie, bo oni... Wiesz, na jakiej zasadzie oni to zrobili? Sokół to wygadał się, że oni to zrobili na fali piosenki Umbrella Rihanny. Że najprostsze czynniki, właśnie dlatego masz w refrenie będę brał cię w aucie, cie, hehe. On chciał to jak najbardziej uprościć. W ogóle oni nagrywali to w Nowym Jorku, w jednym ze studiów członka grupy The Diplomats. Tak by the way, muszę oczywiście zwrócić ci honor. Znawca rapu w tym podcaście jest tylko jeden. We własnej osobie oczywiście. To ja się zafiksowałem na wyjątkowych okolicznościach, ale nie wiem dlaczego. No to wiesz, oni takie... twory językowe nieraz już tworzyli z nazwą, z nazwami płyt, że ja ci się nie dziwię, że masz prawo się pogubić w tym momencie. Tak, jeśli chodzi oczywiście, jeszcze ustalmy, w witrynach odbicia to jest nazwa WWO, z którą wychodzi pierwsza ich płyta Masz i Pomyśl w 2002 roku, to tak. Wiemy na pewno. I potem już pod witryną w wyjątkowych okolicznościach teoretycznie, tak, jako WWO wychodzi we własnej osobie. I potem jeszcze dwie kolejne płyty, witam was w rzeczywistości i Życie na kredycie. Życie na kredycie to jest płyta Jentkera, a witam was w rzeczywistości to jest płyta Wojtka. To prawda. I potem... I tak się zastanawiam, która jest lepsza, bo obie były na podobnym poziomie, wydaje mi się, mimo wszystko. Wojtka była lepsza, to Życie na kredycie taka... Rzeczywiście średnie. Jentker nie był nigdy dobrym tekściarzem. No z całym szacunkiem dla niego i dla jego dokonań, on nigdy nie był dobrym tekściarzem i myślę, że on sam o tym doskonale wie. To prawda. Że zawsze był w cieniu Wojtka. Zawsze. To było aż za bardzo wyraźne. To tak jak miałeś grupę Gramatik, zawsze gdzieś Eldoka był przed Juskiem. Zawsze on wychodził ponad tego Juska, który zawsze się trzymał takiego starego trybu. Też nie miał tyle zapału, co Leszek do nagrywania rapu. No i nigdy nie miał takiej lirycznej zaciętości, takiej lekkości, też to jest... No bo jeszcze coś gorszego powiem, to tak jak PZ z Zonarem w Płomieniu 81. No PZ to już jest, no niebo a ziemia w porównaniu do Onara. Naprawdę. To prawda, masz słuszność. Ale teraz sobie właśnie patrzę na tracklistę płyty Witam Was w rzeczywistości i widzę, że tutaj mnóstwo bitów na tej płycie robił Laska dla Sokoła. Znaczy mnóstwo, no raz, dwa, trzy, cztery, pięć bitów na całej płycie. Więc on tylko do profesjonalistów chodził. Spora część. Mamy bity Korzenia, mamy bit Ema Dego, jest bit nawet, jest bit Magiery oczywiście, jest Deszczu Strugi. Czyli tak, takie uznane grono artystów, które zawsze było, nie? Bo rzeczywiście. Bogaty to dorobek jednak, jeśli chodzi o Sokoła. Dorobek. Zgadza się. I myślę, że jeszcze o Sokole będziemy rozmawiali. Wyszła dzisiaj płyta Ostrego. No i ja mam trochę problem z tą płytą, bo raz, że jeszcze jej nie słuchałem, więc nie chcę się porywać na jakiekolwiek recenzje, jeżeli chodzi o numery, które tam są, ale z Ostrym mam taki problem, że jak przesłuchałem te dwa single, to obawiam się, że to może być taka płyta, której ja nie do końca bym chciał słuchać. Ale tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, wspominałeś, że nie za bardzo leży ci takie ciągłe powracanie do tego, jak to kiedyś było i że to już ci męczy też u Ostrego, że to jest wszystko... No bo jeżeli chcecie wrócić do starych czasów, no to proszę, wróćmy no dobrze. Sprzedaż na kartki, CPN-y, przewróćmy i w ogóle papier toaletowy na sznurku taki. Okej, ale powiedz mi, jak do tego przekonania ma się twój odbiór płyty właśnie Wojtka Sokoła? Jak patrzysz na tę płytę? Czy ona rzeczywiście tak cię razi tym powrotem? Bo tam jednak powrotu do przeszłości jest mnóstwo. I czy ten powrót do przeszłości u Wojtka cię razi, czy jest do przyjęcia? Tylko, że Wojtek zawsze, na każdej swojej kolejnej płycie, nawet jeżeli on nawiązywał do przeszłości, to nigdy nie wykluczał tego, jak bardzo on chce iść do przodu.
to fakt. Wzbogacać i tak dalej, i tak dalej. Tak jak on mówił w jednym ze swoich numerów, Wojtek Sokół, jeszcze nie zgadł, już nie ma OLAT. Już nie ma OLAT, tak. Tak. Już, no, tak. Więc ja na takiej zasadzie, bo Wojtek zawsze jest up to date. Tak, to w numerze pluszowy było akurat na tej płycie. Tak, on zawsze jest do tej, zawsze nawiązuje do tego, że z każdym kolejnym rokiem on sobie stawia nowe cele. Oczywiście zawsze pamięta o tym, co było, bo każdy, kto współtworzył tę kulturę w latach 90. i jeszcze wcześniej, będzie zawsze miał coś z tyłu głowy, że flashbacki mu się będą pojawiały, niekoniecznie z Wietnamu, ale w przypadku Wojtka nie ma takiego retro stylu cały czas. On nie jest Wojtasem. Po prostu. O, tak to powiem. Nie obrażając Wojtasa oczywiście, ale on nie jest takim człowiekiem, który się okopał po prostu w tych latach 90. i już nie chce z nich wychodzić, bo jest mu tam naprawdę tak dobrze. Chociaż w latach 90. on nic nie miał praktycznie. Nie, a teraz ma wszystko. On zawsze powtarzał, że chce być bogaty i w ogóle. No to teraz ma. Jest bogaty. Tak, ma i... Ale sobie powtarzaj, jestem w stanie w to uwierzyć, że nie gromadzi kasy na koncie i że żyje. Że żyje, bo on zresztą sam powtarzał, że trzeba życie przeżyć bardzo dobrze. Na własnych warunkach. Tak, na własnych warunkach. I on tak robi. Tak, jeszcze słówko do Ostrego, o którym mówiłeś. Też ta płyta na mnie czeka, ja też jej nie słuchałem, ale mam podobne obawy do swoich. Nie wiem, czego się spodziewać. Być może będę zaskoczony i będzie to płyta, która mnie rozłoży na łopatki. Bardzo bym chciał. Tak, o ile rozłożyła mnie na łopatki w sensie pozytywnym jego płyta taka mocno ekspiacyjna Życie po śmierci. To faktycznie ta płyta świetna. Tak już ta W drodze po szczęście tak dobra nie była w moim odczuciu. I sam jestem ciekaw, co mnie czeka teraz. Czy usłyszymy jakiś powiew świeżości? Czy raczej będzie tak, jak mówisz? No i cóż, pewnie do recenzji w przyszłym tygodniu. Tak samo pewnie do recenzji płyty Małpy przejdziemy w przyszłym tygodniu. Tak, a to już się zapowiada konkretnie i to już będzie ciekawie. To jest powrót Małpy po dłuższej przerwie, ale to już się zapowiada świetny powrót. Jeżeli mieliście okazję... Ja wiem, czy taka dłuższa? 3 lata minęło od płyty Małpa Mówi. No z drugiej strony, wiesz, jak dzisiaj się wydaje... A jeszcze Rotenberg po drodze z Mielskim, z Returnersami. To prawda, ale jeżeli wziąć pod uwagę, w jakim trybie się dzisiaj płyty wydaje, z jaką częstotliwością, to 3 lata może być trochę długo. No nie każdy jest Jackiem Granieckim, ja rozumiem, który wydaje w maju płytę. Ale to fakt. Dla mnie rozkładają na opadki, ja chcę całą płytę. No właśnie, już może teraz. Być... Swoją drogą to... Pamiętasz taki rok na polskiej scenie fonograficznej, polskiej scenie hip-hopowej, gdzie było tyle wydawnictw, które chciało się przesłuchać w tak krótkim czasie? Bo to jest naprawdę jakiś rekordowo dobry rok pod tym względem. To jeszcze Eldoka zapowiedział swój album, tak ci powiem. No właśnie. I to jest bardzo ciekawa okoliczność. No ja na pewno płytę Małpy mam po Sokole drugą w kolejności. Teraz Małpa, a może pod koniec tygodnia, żeby tak sobie dawkować te dobre wrażenia, może pod koniec tygodnia Ostrego i wtedy będziemy mieli naprawdę dużo ciekawego materiału do przedyskutowania. Myślę, że z tygodnia na tydzień będzie coraz więcej ciekawego materiału do dyskutowania, ale to wydanie podcastu Pick and Roll już trzeba będzie kończyć, Adam, więc jeżeli chcesz coś jeszcze dodać, to masz teraz okazję. Oglądajcie NBA, bo same ciekawe rzeczy przed nami teraz nas czekają. Już amerykańskie media obiegła opinia, że LeBron James włączył już playoff mode, także teraz tylko ciekawiej będzie. A ja jeszcze polecam oglądać to, co się dzieje w NCAA, bo zbliża się końcówka sezonu regularnego, a później już tylko March Madness i wtedy się będzie też działo. Tylko i aż. No właśnie. Także koszykówki będzie ho 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 ho, a może i więcej. I przy okazji nie zapominajmy, jesteśmy na Mistrzostwach Świata. Po 52 latach przerwy. Wow. A jest! Tak, krzyczymy do mikrofonu, nie? Bo membrany pękną. To
ale jak będziemy głośno krzyczeć. Ale cieszymy się, cieszymy się. Pick and roll jest z wami, chłopcy, naprawdę. Zawsze i wszędzie. Dzwońcie, piszcie, cokolwiek, róbcie. My jesteśmy z wami. Dla was. Od nas dla was wszystkich. Koszykówka tak. Was kocha. A my kochamy koszykówkę. Tak jest. I tym pozytywnym akcentem kończymy to wydanie podcastu Pick and Roll. Moim gościem oczywiście był ten sam niesamowity, nieskazitelny, wspaniały Adam Fabisiewicz. Dzięki, Adam. Dzięki. Ja się nazywam Bartłomiej Misztal. Sobota, godzina 12 w każdym tygodniu. Radio Gol.pl. Drodze po emocje. Podcast Pick and Roll. Do usłyszenia!